Cześć, witam w kolejnym odcinku BBP Smakuje. Dziś Tim Bark po prostu woda i sok. Pojawiła się cała seria produktów z serii po prostu, jak widać za moimi plecami, i kompoty, i woda i sok, i napoje gazowane, i nawet piwo, czy jakiś taki napój na bazie piwa. Ja jednak zdecydowałem się spróbować to, co rzeczywiście wygląda na po prostu, czyli po prostu woda i sok, bo wydaje mi się, że to będzie najrozsądniejsze. Sprawdzę, czy w ogóle to będzie smakowało, bo jest to bez dodatku cukru, czy będzie to jakiś ciekawy smak i czy to będzie jakiś unikatowy smak, bo takie wody z dodatkiem soku już przecież od wielu lat są w sprzedaży. Czy jestem ciekaw, czy będzie się to czymś wyróżniało od tych napojów, które już są dostępne na rynku. Początek pierwszy ze smaków, czyli Tim Bark po prostu woda i sok, cytryna i jabłko. Pachnie cytrynką, taką lekko, rzeczywiście jakby wycisnąć do wody. Taki trochę inny smak, bo jednak te wody z cytryną od wielu lat są sprzedawane. Tylko nam zazwyczaj jest sztuczna cytryna albo z zagęszczonego soku jakaś cytryna. Cytryna trochę inaczej smakuje, ale może przez to, że jest tutaj też jabłko. Że jest to trochę inny smak, takie lekko to słodkie, bo ten słodycz robi ten sok z jabłek, tak to by to było raczej bardzo kwaśne. No więc jest to taki nawet dość ciekawy smak, ale czy tak do końca mi smakuje, to nie jestem pewien. Nie brakuje mi tu cukru, tylko brakuje jakiejś wyrazistości większej, ale z tego co tu napisano, aż 70% to jest woda, a 30% soku, więc ten smak jest taki trochę rozcieńczony. Jeżeli chodzi o skład pierwszego napoju, to na początek woda, soki z zagęszczonych soków, z jabłek 29% i z cytryn 1%. Więc no nie wiem, czemu tu ta cytryna jest większą czcionką napisana, właściwie to powinno się... No niby tu pisze z tyłu jest jabłek i cytryn, więc... W sumie źle to przeczytałem, więc więcej jabłek niż cytryn, ale jednak rzuca się w oczy, że to powinna być woda z cytryną, nie z jabłkiem, ale jednak jabłek jest więcej i jest jeszcze naturalny aromat cytrynowy i naturalne aromaty. Nic więcej w tym napoju nie ma, więc w sumie dobrze, że nic tu więcej nie dodano, ale jednak jest to bardziej woda z jabłkiem niż cytryną, a cytryna jest namalowana. Jabłkiem oczywiście po raz kolejny próbuję zagrać trochę etykietą. Konsument pomyśli, że jest to napój cytrynowy, a w rzeczywistości jest on raczej jabłkowy. Jeżeli chodzi o wartość energetyczną, 100 ml to 12 kalorii. Z innych wartości to jeszcze węglowodany 3,1 g, w tym cukry 3,1 i innych wartości odżywczych ten napój nie posiada. Dobrze, drugi ze smaków i nie wiem w sumie jak to powinienem przeczytać, ale tak, Tim Bark po prostu woda i sok. Jabłko, cytryna i truskawka, albo truskawka, jabłko i cytryna, trudno stwierdzić. Czego tutaj więcej dodano, to za chwilę się ukaże, ale wnioskuję po etykietce po raz kolejny, że to powinna być woda truskawkowa tym razem w większości. Jak będzie, to się okaże. Nie no, wybija się truskawka na pierwszy plan, to chyba dobrze, ale po raz kolejny ta truskawka nie do końca smakuje truskawką, bo jest pomieszana z jabłkiem i z cytryną. Też taki inny trochę ten smak, bo nie smakuje to w ogóle taką sztuczną truskawką, która jest dodawana do tych wód takich smakowych, tylko rzeczywiście dodano tutaj sok, zapewne z zagęszczonego soku, ale jednak truskawkowy, i te takie naturalne truskawki całkiem inaczej smakują niż te takie podkręcone sztucznie, więc jest to taki trochę inny smak, bo rzeczywiście przyzwyczajony byłem do tych wód takich sztucznie zasmakowanych truskawkami, no a ta smakuje trochę inaczej, choć ten smak truskawkowy po raz kolejny nie jest taki do końca pełny. Jeżeli chodzi o skład drugiego napoju, to na początek woda, soki z zagęszczonych soków z jabłek 29%, czyli tak jak przypuszczałem, cytryn 0,9% i truskawek 0,1%. Naturalny aromat truskawkowy z innymi naturalnymi aromatami i naturalne aromaty. I to by był ten skład, czyli tak jak przypuszczałem, jednak jabłka są na pierwszym planie, czyli po raz kolejny ta etykietka wprowadza w błąd. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą, w 100 ml to 12 kalorii, z innych wartości węglowodany 3,1 g, w tym cukry 3,1, czyli podobnie jak w tamtym poprzednim, i innych wartości odżywczych ten napój nie posiada. Jeżeli chodzi o cenę tych produktów, to każda z tych butelek 400 ml w sieci Żabka kosztowała 3,20. Wydaje mi się, że jest lekka wygórowana cena, bo w internecie w różnych tych wysyłkowych sklepach widziałem trochę niższe ceny, 2,79 gdzieś około takiej ceny, więc z lekka ta cena jest wygórowana, ale po raz kolejny jest to sieć Żabka, więc w sumie wcale mnie to nie dziwi, ale w sumie 3,20 za napój bez konserwantów, bez cukru i tak dalej, to chyba też nie jest aż tak specjalnie wygórowana cena. Jak to wszystko podsumować?
Zostałem po części nabity te butelki, bo jasne, skład jest ok, nie mogę się do niego przyczepić, nie ma tutaj nic, do czego się tu by można było przyczepić, jeżeli chodzi o skład tego napoju. Chodzi tylko o te etykietki, bo gdy ktoś kupuje ten napój na przykład i widzi takie żółte paski tutaj po boku i widzi cytrynę tutaj, a później patrzy na skład i widzi 29% soku z jabłek, no to został nabity w butelkę. Gdy kupuje tę butelkę, widzi różowe czy też czerwone paski i widzi tutaj namalowaną truskawkę, to oczekuje, że będzie tutaj woda o smaku truskawkowym z dodatkiem soku truskawkowego. Rzeczywiście tak jest, ale jednak na pierwszym planie jest sok z jabłek, który w sumie psuje te dwa smaki, bo nie do końca to wtedy smakuje cytryną, nie do końca to smakuje truskawką, tylko smakuje to takim rozcieńczonym smakiem, więc lepiej by było tutaj namalować wszystkie trzy owoce, może by było uczciwiej, a nie po prostu malować tutaj czerwone i żółte paski i robić złudzenie, że jest to woda cytrynowa i truskawkowa. Po części tak jest, bo ta rzeczywiście smakuje cytryną, ale taką rozcieńczoną właśnie, tym jabłkiem, choć trudno je zidentyfikować w tej wodzie, mimo że 29% tego soku tutaj dodano. Ta rzeczywiście, no prawdę w sumie napisano, rzeczywiście na pierwszym planie smakuje truskawką, ale też taką trochę inną truskawką. Po pierwsze, że naturalną, a po drugie taką bardziej rozcieńczoną, no bo jednak rozcieńczono to jabłkami, więc jest to po prostu woda i sok, rzeczywiście woda i naturalne soki tutaj, no z zagęszczonych soków, ale jednak są tutaj dodane soki, no i nie ma dodatku cukru. Co do tych innych produktów, to w sumie jestem ciekaw, jak one też smakują, choć one, reszta z nich, one wszystkie mają dodatek cukru, bo już sprawdziłem, większość z nich można dostać w innych sieciach handlowych. I te kompoty, i te napoje gazowane mają dodatek cukru trzcinowego. Natomiast jest jeszcze, której tutaj nie widać, jest jeszcze lemoniada, która przypomina w sumie H2 owoc z cytryn i z jabłek, wydaje mi się, czy z limonek i z jabłek. Trochę przypomina H2 owoc, który kiedyś był w sprzedaży też z firmy Tymbal i tam nie ma dodatku cukru. A tak poza tym we wszystkich tych napojach jest cukier, choć też te połączenia tych owoców są na niektóre nawet dość dziwne, jak widziałem w sklepach, więc próbuję się jakoś odświeżyć tę linię tych napojów z tym barku, bo przecież od wielu lat one są już w sprzedaży i są w sumie takie trochę oklepane i większość z nich smakuje sztucznie. Mimo że są tam dodawane soki, ale jednak jakoś to tak sztucznie niekiedy smakuje, te wiśniowe czy truskawkowe na przykład, to tak po otwarciu od razu zajeżdżają chemią, że jest to jakaś odmiana, że rzeczywiście te sztucznością w ogóle nie smakują, a że ten skład trochę się nie zgadza z tym, co namalowano na opakowaniu, głównie z tymi rysunkami na etykiecie się nie zgadza, bo w sumie trzy owoce są wymienione, ale gdy ktoś nie popatrzy, to pomyśli, że to jest sama cytryna i sama truskawka. Tak nie do końca jest, więc może być trochę rozczarowany, że ten smak nie jest aż tak bardzo intensywny. No ale jeszcze jest jedna kwestia, jest to woda i sok, nie sok i woda, więc woda tutaj dominuje, dlatego ten smak jest z lekka rozcieńczony. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.